pierwszy spot tuniady przyjął się jak dla mnie bardzo dobrze, z czego bardzo się cieszę. Ten odcinek pobił rekord wyświetleń na moim kanale, co naprawdę podbudowało moje serduszko. I to, że może coś fajnego wyjść z tworzenia tego kanału. Wiem, że odcinek wam się podoba. Dlatego dzisiaj spotykamy się w drugiej części Fortuniady. Specjalnie dla was w wydaniu szeptanym. Dlatego w tym momencie głęboko odetchnijcie. Załóżcie słuchawki i odprężcie się. Nie myślcie o niczym innym, tylko o relaksie. Zostawcie wszystkie troski, wszystkie złe myśli za sobą. Po prostu relaksujcie się, bo to jest chwila dla was. I chciałbym wam dać tą miłą chwilę relaksu. I mam nadzieję, że to mi się uda. Dlatego, nie przedłużając, rozpoczynamy relaks. Po prostu rozpoczynamy relaks. I kontynuujemy przygodę w Fortuniadzie. Mam nadzieję, że tym razem pójdzie nam znacznie lepiej niż ostatnio. Chciałbym też zadbać o jeszcze lepsze efekty dźwiękowe, to znaczy o jeszcze przyjemniejszy szept niż do tej pory. I mam nadzieję, że to się powiedzie. Dlatego kontynuujmy przygodę. Nazywa. Dlatego w tym odcinku też chciałbym przejść jeden taki odcinek, można to tak nazwać, do tego telewizorka. Dlatego nie przedłużając, lecimy z tym. Ale na początek suchar prowadzącego Karola. Jaki jest ulubiony serek? Ratownika, topiony, śmiechom nie było końca i przechodzimy do pytań. A propos topionego serka, co zakopujemy w ziemi? Nie wiem, czy odpowiedź trup tutaj będzie akurat trafna, ale możemy spróbować. No niestety nie ma czegoś takiego. A tak na serio, to zapewne pieniądze. Skarb. No to nam zaliczyła jako pieniądze. Dlatego będzie gorzej, ponieważ tym bardziej nie mam pojęcia, co to może być. To zakopujemy w ziemi. Jeśli chodziłoby to o naszych czworonożnych kumpli, to pewnie jakieś kości. Możemy spróbować z tą odpowiedzią, ale nie sądzę, żeby była. Skoro pieniądze i skarb już jest i to na drugim miejscu, a nie na pierwszym, to niestety może być ciężko odgadnąć te dwie pozostałe pozycje. Bardzo, bardzo intensywnie teraz myślę nad odpowiedzią. Wy też możecie powyobrażać sobie, co to może być, co zakopujemy w ziemi. No skarb, co jeszcze? Powiem wam, że
nasiona. Nasiona, tak, nasiona, ale to nadal nie jest pierwsza odpowiedź, więc trochę sytuacja niekomfortowa. Skoro mamy skarb i nasiona, co jeszcze możemy zakopywać w ziemi? Sadzonkę. Ale sądzę, że to by było przy nasionach. Okay, nie ma sadzonki. Co możemy jeszcze zakopywać w ziemi? Ciało, no trup, ciało. Trumnę, może być trumnę, zobaczymy. Tak, zmarłych. Tak, chodziło o zmarłych, czyli w sumie w zasadzie mój pierwszy pomysł się zgadzał. Nasuwa się, że możemy kolekcjonować znaczki i tak też jest w tym przypadku na pierwszym miejscu. Myślę, że ktoś może kubki kolekcjonować, jednak no pewnie tego tutaj nie będzie. Może jakieś koszulki sportowe. A też nie, no mamy szerokie pole do popisu, ponieważ co można kolekcjonować jest naprawdę nie sposób tego zliczyć. Dlatego co możemy jeszcze kolekcjonować? Może jakieś dzwoneczki? Ja sam mam taką kolekcję dzwoneczków z różnych miejsc przywiezionych. To monety. Co jeszcze może być? Co jeszcze może być? Oprócz znaczków i monet. Pocztówki. Możliwe. Ale zobaczmy. A tak, wszystko lecimy po kolei, ale fantastycznie. Znaczki, monety, pocztówki. Co jeszcze możemy kolekcjonować? No zastanawiam się. Puszki, butelki, nie wiem. Sprawdźmy. Butelki nie ma, puszki po piwie na przykład też nie. Zabawki niektórzy kolekcjonują. Klocki Lego może. Nie będzie na pewno. Co jeszcze możemy kolekcjonować? Szczerze powiem wam, że nie wiem, albo już po prostu mi z głowy wszystko wyleciało, co też może być prawdą. Książki, no zobaczmy, mi wpadło na myśl, no niestety, nie książki, a nie wiem, kamienie. No niektórzy zbierają z różnych miejsc i dołączają je do swojej kolekcji. A niestety chyba weźmiemy podpowiedzi dwie. To jest na my, inak to mi no niezbyt dało podpowiedzi. Mam nadzieję, że wy już wiecie, co to jest. Ja niestety nie. Niestety, nie wiem. Na my.
kolekcjonować znaczki monet, pocztówki. Coś tam. Musiałem użyć sporo podpowiedzi, co za tym idzie. No, już zostało 110 tylko. Co możemy rozbić? To powinno być prostsze. Szybę, szkło, bank możemy rozbić. Możemy rozbić głowę. Czemu głowy nie ma? Przecież głowę można rozbić, kolano. Nie sądzę, żeby było rozbić kolano, to chyba się nie mówi. Ale butelkę możemy. Ale to będzie w szkle, no tak. No i na tym się skończyło. Co możemy rozbić? Kotlety. No niestety nie ma, ale to w sumie możemy rozbić kotlety. Oprócz tego, co jeszcze możemy rozbić? Rodzinę. Ale nie sądzę, żeby to było. Rozbić samochód też można. Auto, samochód jest ok. Lampę jakąś. Nie ma lampy. Ale lampę możemy rozbić. Co jeszcze możemy rozbić? Butelkę, talerz. A, to się do szkła niby zalicza, no dobra. Co możemy rozbić? Rozbić jajko, to prawda. No, to totalnie mi wyleciało z głowy. Rozbić. Okno. A rozbić okno nie. O. Co można rozbić na op. Oj. Obóz, ojejku, faktycznie obóz można rozbić. Powiem wam, że racja, jakoś te wszystkie skojarzenia w mojej głowie się niestety nie odnalazły. Mamy jeden stage, że tak to ujmę, za sobą. Dlatego teraz lecimy do kolejnego. I słuchasz na początek, dlaczego blondynka złamała nogę, grabiąc liście. Spadła z drzewa i tym ciekawym akcentem rozpoczynamy rundę pierwszą z trzech. Co możemy odświeżyć? No, stronę internetową najczęściej, ale siebie też chyba. Garderobę po prostu odświeżyć. Co możemy jeszcze odświeżyć? Zapach. To nie ma sensu. Co możemy odświeżyć? Oddech.
ważniejsze zawsze. Odświeżyć. Nie wiem, kolor ścian. No nie ma czegoś takiego. Tapicerkę. Też nie ma. Co możemy odświeżyć? Stronę, oddech, garderobę. To nie są proste pytania. Jak się tak dłużej zastanowić, to człowiek w końcu nie wie, co to może być za odpowiedź. Na py i na py, no to fajnie. Odświeżyć. Coś oczywistego na pewno. Odświeżyć. To nic mi nie dało. A podpowiedzi coraz mniej na moim koncie. Więc oj, słabo, słabo, słabo. Odświeżyć pamięć, dobra, racja, ale co może być w tym pierwszym? Co to może być? Odświeżyć. Powietrze, ojej. No racja. Nie dziwne, że to było za. Nie dziwne, że to było za. A na pierwszym miejscu rzepek tylko zostało, więc oj, bardzo słabo. W imię Grzesznieczki Disneya. No i tutaj mam nadzieję, że obędzie się bez podpowiedzi. Bo to będzie kopciuszek. Na pewno kopciuszek. Rozpunka. Nie ma rozpunki. No to mi teraz powiedzieliście, Śnieżka na pewno jest. A, Diabolina, no to nie księżniczka. A, oj, teraz no widzicie, wyleciało teraz, jakie księżniczki Disneya były. Jak się nazywała ta od Aladdina? Ojejku, zapomniałem. Ale na pewno rozpunki nie ma, może coś źle wpisałem. Nie mam. Nie ma rozpunki. To myślałem, że się obejdzie bez podpowiedzi. Po co? O, widzicie, źle napisałem nawet, ale była. Pocahontas, dobrze. Arienka, o. Jeszcze dwie, tylko jeszcze dwie. O, Elsa na pewno. Anna. Nie. Elsę też źle napisałam. Ja nie wiem. Już późna godzina, dlatego zapewne tak to się dzieje. Nie chcę wykorzystywać podpowiedzi. Śpiąca królewna. Tak, śpiąca królewna. Super. Jak się państwo bawicie, no trochę słuchawo to jest. Od twoich żartów, Karol, przede wszystkim. Napoje, które możemy podawać na ciepło i na zimno. A zapewne kawa.
powiedzmy, że jeszcze wino. Co jeszcze możemy podawać na ciepło i na zimno? Jakie napoje? Barszcz to nie będzie chyba napój. Tak mi się wydaje. Nie, to zupa. No. Nie oszukujmy się. Mleko. No nie wiem, możemy strzelić. Kakao. No dobra. Okej, racja. I oprócz kakao, co jeszcze może być? Jeszcze tylko jedna rzecz. Kompot. Fantastycznie, że chodziło o kompot. Kolejny stage mamy za sobą. Teraz już trzeci i kolejny. Kolejny prześmieszny żart Karola, czyli czemu choinka nie jest głodna? Bo jodła. Dziękujemy Karolu. Teraz przechodzimy do pierwszej rundy. Pojazdy napędzane siłą ludzkich mięśni. I od razu nasuwa się rower. Ale także hulajnoga. Ale nie ta elektryczna na pewno. Deskorolka. I rolki. Na pewno będą rolki. Dobrze. Przynajmniej tyle, że w tym wypadku nam się uda. Warzywo na literę K. K. La Repa. Musi być. No i teraz powiem wam. Że to jest proste pytanie, ale człowiekowi jak zwykle proste pytania uciekają z głowy. Warzywa jakieś na koper, dobra, będzie kolejne warzywo, fantastycznie. Marchewka to marchewka, bor, seler, a może karotka, może być, nie ma, no niestety, naka, warzywo, naka. Miejscu na drugim i na trzecim. Kapusta, to dobra. Całe szczęście mi się przypomniało, ale to nadal nie jest pierwsze miejsce. Pieczarki. No, są jeszcze górki, pomidory, cebule. Ale co jest na K? Jaka? Jakie warzywo na K? Jak wezmę podpowiedź, to na pewno pierwsze litery się pojawią, więc to nie jest dobry pomysł. Warzywo na K. Że z głowy mi wszystko wyleciało. Kapusta, kalarepa, koper. Nie mam pojęcia. Wiedziałam, że będzie taka kukurydza, no tak. Bardzo proste to było, ale jednak człowiekowi gdzieś tam
Żeby na nie odpowiedzieć. Jeżeli odpowiedzieliście na któryś w pełni, to jesteście geniuszami naprawdę. Coś prywatnego. Samochód. Będzie szybciej napisać auto. Też nie. Sprawy. Interes prywatny. Biznes to pewnie nie będzie czegoś takiego. Prywatny. No i to jest akurat trudne pytanie. Postawili mi naprawdę trudne pytanie. Co może być prywatnego? Co to może być? Prywatne spotkanie. Nie mam prywatnego spotkania. Niestety nie mam. Prywatne. Na S. SS. Może być szkoła prywatna, racja. Szkoła prywatna. Też na Esz. Szpital, tak. Możliwe. Szpital prywatny również. Prywatny. Posesja. A tu nie mamy na P. Tak po prostu. Okej, fantastycznie. A i coś jeszcze. O, jaka minka powstała. O, stopa. Nie, no nie może być stopa. Osoba prywatna. Ojejku. Zdecydowanie za późno na nagrywanie. Zdecydowanie. Chyba w poprzednim odcinku aż tyle podpowiedzi nie wykorzystywałem. A dlaczego w kosmosie nie ma dobrych imprez? Każdy to wie, bo nie ma atmosfery. Liczę teraz na coś prostego. Statek. Katamaran. Nie ma, oczywiście. Mogłem się tego spodziewać. Żaglówka. Jak ja napisałem, żaglówka.
rowerek wodny. Rower wodny, super, że jest. Kajak musi być. Jest kajak i jeszcze tylko jedno. Jeszcze tylko jedno. Prom może. Niestety nie. Nie prom, statek. Jacht, żaglówka, kajak, rower wodny. S. Na S. Dwuczłonowy wyraz. Pojazd wodny. Sk. Skuter, dobra. A było 110, czy nawet więcej. Oj, słabo, słabo. Firmy produkujące lody Coral. Krycan mamy. Alkida. Nestle. Nestle i jeszcze jedna firma. Co to może być? Wedel, no niby Wedel, ale Wedel nie będzie. Milka też produkuje lody. Wydawałoby się, że Alkida na przykład powinna być na drugim miejscu. Są, tak, też z Alkidy. Więc teraz pytanie. Co to może być? No i zielona budka, no tak. Zielona budka. I runda trzecia z trzech. Zaczynają się od tele. Telewizor. No i telefon. Przede wszystkim tele. Zakup. Wezmę podpowiedzi, to na pewno te się pojawi. I tyle po prostu. Więc trochę nie chcę brać tych podpowiedzi. Słowa, które zaczynają się na tele. Co to może być? Mamy te najbardziej znane. Ojejku, Telegram,
proste. Będę wszystko zwalać na to, że już jest późno. I nie myślę to dlatego. Ale już jesteśmy przy telewizorku, czyli to znaczy, że nasza przygoda zaraz się skończy w dzisiejszym odcinku. Nie, trochę rzepek dzisiaj naprawdę przebimbaliśmy, z czego nie jestem zadowolony. Jak nazywa się krzyżówka węża z jeżem? Drut kolczasty. Rozważcie sobie ten żart sami. Japońskie marki samochodów. Toyota. Hyundai, jak się pisze? Tak się pisze Hyundai. No i właśnie nie wiem, jak się pisze Hyundai. Honda. A nie, przepraszam, Hyundai to jest nie japońska marka. Suzuki. Lexus. Jest japoński, nie jest japoński. Toyota, Honda, Suzuki. I znów na tym się skończy. A Sangyong jakiś. Tak to się pisze, nie wiem, nie mam pojęcia. Na my. Mazda. Mazda, Mazda, Mazda. Jest jakiś znany jeszcze samochód, tylko niech sobie przypomnę. Toyota, Honda, Mazda, Suzuki. Ojejku, Mitsubishi, jak się pisze. Tak się pisze Mitsubishi. A Nissan, no tak, racja. Jest kolejna nazwa. Subaru. Subaru. Najchętniej czytane lektury szkolne. Oj, nie sądzę, żeby to byłby pan Tadeusz, dlatego może nie. Lalki też pewnie nikt nie czyta. No to może. Nie wiem, czy Hobbit jest w podstawie. Lektury szkolne pewnie będą jakieś takie, na które nie wpadnę. A nawet w pustyni, w puszczy nie ma. To może mały książę. Jest mały książę. Zemsta pewnie też nie będzie. Opowieść wigilijna. Opowieść z Narni. Tak, opowieści z Narni są dobrze. Co jeszcze może być? Najchętniej czytane lektury. Robinson. Tak się przez S, dobrze. Robinson Crusoe. I co jeszcze może być? Tak się zastanawiam, co może być na pierwszym miejscu. Na pewno, na pewno, na pewno czytałem. Może Akademia Pana Kleksa. Naprawdę najchętniej czytane. Ik. K. Na k. Kamienie na szaniec. No dobra. Może i racja. Ale Dzieci z Bullerbyn jakoś mi się za bardzo nie podobały. No dobrze, a to teraz runda trzecia. Zbliżamy się do końca.
rzeczy potrzebne przy sprzątaniu, jeszcze tylko zobaczę, 65, co stało, rzepek, czyli podpowiedzi, rzeczy potrzebne przy sprzątaniu, szczotka, miodła, dobra, mop, miodła, ścierka, gąbka. To jest jako ścierka, ok. Płyn. Środki czystości. Co jeszcze jest potrzebne przy sprzątaniu? Chęci. Ale to nie rzeczy. No i pierwszej rzeczy jak zwykle. Się udało tym razem, super. I wielki finał, jaką część ciała zakrywa się na zimę, ale odkrywa w lecie. No i ja bym powiedział, że chyba głowę, tak. Dziewiętnaście tylko osób głowę powiedziało, ok. Jak inaczej można powiedzieć na ziemniaki? Niech będzie te kartofle, które już dzisiaj miały być. 40 na kartofle. Wymień filmowe serie z gatunku fantasy. No pewnie Władca Pierścieni najbardziej. Może Dune też by miała sporo. To bardziej chyba science fiction niż fantasy. Zawód, w którym pracujemy z dziećmi. Nauczyciel. Chociaż przedszkolanka może też by miała dużo. Dokumenty, do których musimy wyrobić sobie zdjęcia. Dowód. Niech będzie, chociaż paszport też może mieć dużo. Fantastycznie, plus 5 rzepek, 70 rzepek. Oczywiście za reklamę można zdobyć 3 rzepki, więc może się to... może się pokuszę o to i się poświęcę. Do następnego odcinka z Fortuniady. Mam nadzieję, że tak jak ja, odprężyliście się dzięki temu odcinkowi, że leżcie sobie w swoich ciepłych łóżkach, przykrycie kołderką i za chwilę złożycie się do snu, a może już drzemiecie, śniąc o pięknych rzeczach. Mam nadzieję, że film pomógł Wam osiągnąć stan błogiego relaksu. Dziękuję Wam, że byliście tutaj ze mną i zapraszam na kolejne produkcje na moim kanale. Wyciszcie się jeszcze bardziej, relaksujcie się mocno. To jest bardzo ważne w życiu, żeby znaleźć czas na relaks, bo inaczej długo nie pociągniemy. Dziękuję Wam za ten odcinek z Fortuniady. Mam nadzieję, że również dobrze się przyjmie i spodoba Wam się tak.
tak samo jak ten poprzedni z Fortuniaty. Dziękuję Wam i życzę miłych snów, dobrego relaksu. Do zobaczenia, do kolejnego odcinka. Do usłyszenia.